Dzień dobry, szanowni państwo. Na końcu marca planowaliśmy spotkanie klubu dyskusyjnego. Chcieliśmy porozmawiać na temat języków obcych. Niestety, do tej pory siedzimy w domu i nie możemy spotkać się. I dlatego proponuję napisać tu na Facebooku albo nagrać opowiadanie, dlaczego państwo uczą się języka polskiego. Co lubią w języku polskim? Albo być może o ulubionych polskich książkach, polskich autorach, polskim kino. Dlaczego lubicie język polski? Pokażę kilka z moich polskich książek. To dwa najstarsze podręczniki języka polskiego. Podręcznik i gramatyka. Kiedyś z nimi zaczynałam uczyć się języka polskiego. Oczywiście mam teraz współczesne poradniki, ale ze względu na objaśnienia fonetyki bardzo lubię podręcznik Stanisława Karolaka i Danuty Wasilewskiej. Mimo tego, że często używam słowników elektronicznych, nie mogę żyć bez książki słownika. Tych kilka książek też używam jako poradników. Poprawnie po polsku, przejmie po polsku, gramatyka polska, tradycje polskie, na przykład statystyka, demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, a to jest historyczny, albo po prostu zamki w Polsce. To jest bardzo potrzebne rzeczy dla mnie. Co czytam? Mozaika moich polskich książek. W dzieciństwie oczywiście czytałam w języku rosyjskim Tuwima. Będąc nastolatką, czytałam Sienkiewicza, Kraszewskiego, też w języku rosyjskim. Ale pierwszym i na pewno ulubionym do tej pory poetą, którego czytam w języku polskim, jest Konstanty Ildefons Gałczyński. Gałczyński przedstawiał się jako poeta ziemi, ale dziwny i specyficzny poeta ziemi. Chciał zniżyć niebo do ziemi, a ziemię przybliżyć ku niebu. Tak można odczytać jego wspaniałe liryki i zamknąć to odczytanie w lapidarnej, metaforycznej formule. Był wielkim samotnikiem, outsiderem, cyganem. Pełno w nim było życia, a jednocześnie jakby jakiś smutek drzemiał, co widać w jego wierszu. W jego wierszach zawsze była muzyka. Sam on grał na skrzypcach. Oddajcie mi te małe skrzypce, może na skrzypcach wygram wiatr i pochyłą ulicą i noc, co taka niezwykła. Ech, muzyka, 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 spod smyka zielony kuf, lecą gwiazdy zielone spod smyka, tam karą bukiety róż. Bardzo grał ze słowem, grał ze wszystkim to, co widział. Wiersz, dlaczego ogórek nie śpiewa? Pytanie to w tytule postawione tak śmiało, choćby największym bólem rozwiązać by należało. Jeśli ogórek nie śpiewa i to o żadnej porze, to widać z woli nieba, prawdopodobnie nie może. Lecz jeśli pragnie gorąco, jak dotąd nikt, jak skowronek, jeżeli w słoju nocą łzy przelewa zielony, biją lata, zimy, raz słoneczka, raz chmurka, a my obojętnie przechodzimy koło niejednego ogórka. Był taki moment, kiedy czytałam nad Niemnem Orzeszkowej. Pomyślałam, że jest wiele książek pisarzy polskich w języku rosyjskim. Dlaczego nigdy nie widziałam u nas książek bardzo znanych, nawet nominowanej na Nagrodę Nobla Elizy Orzeszkowej? Zaczęłam szukać u bukinistów i dowiedziałam się, że jej książki publikowane w Imperium Rosyjskim.
w Związku Radzieckim, w Rosji? Nie. I zaczęłam szukać. Kupiłam książkę Alisa Orzeszkowa, kupiłam w Nowosybirsku, wydano 1899 roku. Bardzo lubiłam czytać Joannę Chmielewską. Pisała głównie poczytne powieści kryminalne. Jej wyrazisty styl rozpoznawało się od pierwszych zdań, po jednym w swoim rodzaju humorze, nie stroniącym od efektów absurdalnych i groteskowych. Naprawdę mam wiele jej książek. Pokażę te dwie. Pech i Krokodyl z kraju Karoliny. I trzecia książka to jest autobiografia Joanny Chmielewskiej. I przeczytam odcinek z tej książki. Na granicy niemieckiej celnik zadał mi w pełni zrozumiałe pytanie. Was haben Sie gekauft? Marek otworzył usta, żeby mu odpowiedzieć z namysłem i porządnie, ale nie zdążył. Wystawiłam głowę przez okno i odparłam beztrosko. Elektryczny sandalon? Was ist das? Spytał celnik ze śmiertelnym zdumieniem. Z lekkim wysiłkiem powstrzymałam się od odpowiedzi. Was ist das? Kapusty kwas. I powtórzyłam. Elektryczny sandalon für meine Tante. Celnik patrzył na mnie przez chwilę z osłupieniem na twarzy, po czym dostał amoku, wezwał czterech kolegów i piali ze śmiechu. Nie dopuścili do słowa, zaczęli machać rękami. Weiterfahren, weiterfahren. Ostatnią książką, którą przeczytałam w języku polskim w tym roku, jest kryminał współczesnego polskiego autora Wojciecha Chmelarza. No tak, nieźle, ale Conan Doyle jest lepszy.